Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny. Kto szuka Boga, wszyscy odstąpili wspólnie, się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają złoczyńcy, którzy pożerają lud swój, tak jakby chleb jedli, Boga jednak nie wzywają. Tam ogarnie się strach, jakiego dotąd nie było. Bóg bowiem rozproszy kości oblegających się. Ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi. Oby przyszło z Syjonu wybawienie Izraela. Kiedy Bóg wróci z niewoli, lud swój uraduje się, jakby rozweseli się Izrael. Amen. Alleluja. Dawid poprzez Ducha Świętego opisuje rzeczywistość, którą żyje, w której żyje w bliskim, ale i w dalekim swoim otoczeniu. I ta rzeczywistość jest wielką prawdą nie tylko wtedy, czyli kiedy żył Dawid, ale i dzisiaj, w 2000 roku. I ta rzeczywistość jest bardziej donośna w tych ostatecznych czasach. Są to myśli, pytania, czy jest Bóg. I to, co ma znaczenie, jest odpowiedź, w którą daje na te pytanie z serca, ale i z ducha każdego człowieka. Na pytanie, jest Bóg? Ale to nie jest tylko to. Bo ten, który odpowie, nie ma Boga, jest serce jego pełne niewiary. Ale to samo jest, bo demony też wierzą, że jest Bóg i jest, ale drżą. I to samo jest czynne dla każdego człowieka, który na pytanie, czy jest Bóg, czy istnieje Bóg, może odpowiedzieć tak, być może, ale i nie podporządkowuje się, bo nie szuka, aby go znalazł, nie wzywa go. Czyli więc, czy powie człowiek, nie ma Boga, czy powie Bóg, jest, ale nie obchodzi mnie, znaczy to, że go nie wzywam, czyli jest bezbożny, bez Boga, czy wierny, Słowo Boże nam opisuje takiego człowieka, że jest głupi, niemądry. Jest głupi, bo nie może poróżnić, mądrość swoją poprzez stworzenie. Mądrość Stworzyciela nie może poróżnić moc Wszechmogącego. I nie może poróżnić dobrej opatrzności Boga, czyli miłość. Jak człowiek nie może poróżnić mądrość swojego stworzenia, moc Wszechmogącego i dobrą opatrzność dobrego, dobrotliwego Boga, wtedy jest głupi. Dlaczego? Nie dlatego, że nie rozumie, bo są mu dawane bez miary wszystko, co Bóg ma dla samego siebie, bo obiecuje nam, że wszystko jest dla was ze Słowa Bożego. Są mu oferowane z obfitością, bo czyni go dziedzicem i współdziedzicem Jezusa Chrystusa, jak go wezwie. Jest głupi człowiek, niemądry człowiek, który Mogący Bóg, mądry Bóg i Bóg, który jest miłością,
zaprosi człowieka, aby dał mu wszystko, co jest jego, aby mu oferował samego siebie, bo Bóg przyszedł w ciele. Niemądry jest człowiek. Głupi. Że istnieje wszechmogący Bóg, który ci daje aby działał w życiu człowieka. Niemądry jest człowiek. Bo Bóg mówi, że jak ktoś nie ma mądrości, ja mu dam obficie moją mądrość. Uczynię go mądrzejszym od starców. Niemądry jest człowiek, który nie myśli, że Bóg oferuje miłość swoją, samego siebie, bo Bóg jest miłością. I w taki sposób wszyscy ci niemądrzy, którzy pytają się, czy istnieje Bóg, mówi Słowo Boże, są znieprawieni, stają się ohydnością wobec Boga i ludzi. Stali się nieprawi w duszy, w duchu i w ciele. Popełniają ohydne czyny wobec Boga. I nie ma między nimi ani jednego, który by dobrze czynił. I tutaj zważmy, bo niewierzenie w Boga jest zawsze razem z nieprawością i z przybliżaniem się do charakteru zwierząt. Człowiek, który nie wierzy w Boga, staje się podobny do zwierząt. I czy niewierzenie w Boga jest przyczyną upodobniania się do zwierząt i znieprawienia, albo i znieprawienie jest przyczyną niewierzenia w Boga. Czyli czy człowiek zaczyna jako, że nie wierzy w Boga, nie interesuje się o Boga. Może mówi, że jest jakaś moc, ale tam się zatrzymuje teoretycznie i filozoficznie. Jest prowadzony poprzez swoją niewiarę w Boga, że się upodabnia do zwierząt, że się staje zupełnie nieprawy. Albo jest znieprawiony i nie może wezwać Pana i jest prowadzony w rzeczywistości do niewierzenia w Boga. Bóg jednak patrzy z nieba, bo do Boga należy, aby patrzył się na wszystkich ludzi. Ale Bóg patrzy na ziemię, na ludzi i co widzi? Że nie ma nikogo, kto mógłby wzywać Boga sam od siebie. Jak Bóg mu nie pomoże i nie zadziała w jego życiu. Wszyscy byśmy byli w takim stopniu. Jakby Bóg nie uczynił łaski w naszym życiu, jakby Bóg nie uczynił łaski w ludzkości, którą miłuje i to mu się podoba, żeby rozmawiał z człowiekiem, wszyscy byśmy byli takimi. I dlatego ma pytanie Bóg, kto da Syjonu zbawienie ludowi Bożemu? Kto da z Sionu, z góry uświęcenia, ze Słowa Bożego, z góry chwały Boga, kto da wybawienie ludowi Bożemu? I odpowiedzią jest, jak Bóg wróci z niewoli lud swój, bez niewierzenia w Boga,
zniepravienia, upodobnienia się do zwierząt, jak powróci Bóg swój lud, wtedy przyjdzie zbawienie dla ludzi i wtedy człowiek będzie mógł się radować, rozweseli się i będzie się radował. Wtedy człowiek będzie radosny, błogosławiony, czyli błogosławiony. I Bóg jest ten, który pracuje powrót człowieka do Niego, do Boga. Starczy tylko, że człowiek, aby przyjął zaproszenie Boga. I teraz są dwie grupy ludzi. Jedna grupa dla tych, jedna, która przyjmuje zaproszenie Boga, który wzywa Boga, bo Bóg wywołuje na nim poprzez swoje uczynki, poprzez swoje słowo, poprzez życie, poprzez działanie cudowne, otwiera mu, stara się, aby otworzył jego rozum. Dlaczego? Bo jest zamknięty jego rozum. Dlaczego jest zamknięty jego rozum? Dlatego, bo niewiernym Bóg tego świata, diabeł, zaślepił umysł, aby nie mógł zaświecić, aby nie zaświeciło światło Ewangelii. Bóg jest nad diabłem. I dzisiaj jest to właśnie przekaz radości. Przekaz radości, że nie patrz na niewiarę, która jest dla tych, których miłujesz i dla tych i w tych, których miłujesz, w niewierzenie w Boga, przeciwstawienie się Słowu Bożemu. On jest w niewoli w tej chwili poprzez swoją niewiarę, poprzez zniszczenie swoje, poprzez znieprawienie i poprzez swoje przekraczania. Ale patrz, że nad tym, którego wsadził do niewoli, jest najmądrzejszy, wszechmogący i dobrotliwy Bóg. Nad wszystkim jest najmądrzejszy, najmocniejszy i dobrotliwy Bóg. Czyli Ewangelia jest radością Ewangelii. Słowo Boże jest dobrą nowiną dla Jego ludu. Że nie może diabeł robić co chce, bo Jezus Chrystus wysłany od Boga zniszczył głowę diabła na krzyżu na Golgocie i jest zwyciężony diabeł. I jak jest zwyciężony, jest zwycięzca i zwycięzcą jest Chrystus i Chrystus jest głową Kościoła. I mocą Kościoła jest Duch Święty, dlatego nie bój się, nie zasmucaj się, nie bój się, wierz w Chrystusa i zadziała. Ofiarowuj wszystkie swoje prośby Jemu i On zadziała w cudowny sposób. Tak jak w cudowny sposób zbawi Ciebie i mnie, w taki sam sposób zbawi i innych. Bo jest bardzo mądry, wszechmogący i bardzo dobry. Bóg, w którego wierzymy, wielbimy, wychwalamy i wzywamy Jego imię i szukamy Go w naszej codzienności. I dlatego dobra nowina jest to, co Bóg nam wysyła, ale jednak nie przestaje nasz Pan mówić, zważajcie. Czuwajcie i módlcie się. To są trzy ważne cechy w życiu człowieka, który zmienia człowieka z niewoli w zwycięskiego. Bo apostoł Paweł mówi, że dziękujemy Ojcu, naszemu Jezusowi Chrystusowi, który czyni nas zawsze, że zawsze zwyciężamy poprzez Jezusa Chrystusa. Ja mówię poprzez Ducha Świętego i to jest słowo Ducha. I to jest Duch Pisma Świętego. I dziękujemy bracia i siostry, że pomimo, że niemądrzy, Bóg nas zbawił. Ale dziękujemy bardziej Bogu, bo wokół nas, pomimo, że niemądrzy, Chrystus ich zbawi. Ale musimy zważać na coś. Jak działa Bóg
w życiu ludzi, którzy nie mają tej wiary. Mówi Słowo Boże, że Bóg spogląda z niebios na ludzi i wszyscy odstąpili wspólnie. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego, kto by wzywał Pana. I Bóg co czyni? I tam się przestraszyli, jakiego dotąd nie było, bo Bóg rozproszy kości oblegających tych. Wierny ma cechę, którą go rozróżnia. Bogobojność. Niewierny ma cechę, która go rozróżnia. Strach i drżenie do wszystkiego, nawet tam, gdzie nie ma strachu. I jak Bóg zadziała, w nas działa, poprzez wypełnienie w naszych sercach, że Bóg będzie działał w nas i Jego wolę i Jego dzieło i w innych, działa poprzez strach i drżenie śmierci. Drżenie i strach zniszczenia i zginienia. I tam, gdzie nie ma strachu, ci ludzie boją się. I to jest narzędzie Boga i to jest dzisiejszy przekaz. Narzędzie Boga dla błogosławieństwa i dla wzrostu i dla chwały jest strach, bogobojność. A narzędzie Boga dla powrotu jest brak bogobojności i Bóg daje zamiast tego strach do wszystkich rzeczy. Boją się. Zobaczcie, ludzie w świecie, ci, którzy nie wierzą, którzy mówią, że są odważni, boją się o samego siebie, boją się o pracę, boją się o swoją żonę, boją się policjanta, wszystkiego się boją. Boją się trzęsienia ziemi. Ty się nie boicie? I my też się boimy, ale mamy bogobojność i nadzieję, że Bóg będzie z nami. Oni się boją bez nadziei. Rozumiecie? I to jest piekło. Piekło. Drżą, boją się bez nadziei. Nie mając nadziei. I to jest narzędzie Boga. Z jednej strony bogobojność, a z drugiej strony jest coś jeszcze innego. Jest też narzędzie człowieka, aby zwyciężał przychylność Boga. Niemądrzy, głupi, stracili zupełnie swoją wizję i bogobojność. Bóg jednak ich miłuje. Chce, aby byli zbawieni wszyscy ludzie i aby powrócili. Ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, przestali być głupimi, bo bogobojność jest początkiem mądrości. Mądrość jednak nie ziemska, demoniczna, ale mądrość z góry, która daje człowiekowi naprawdę nadzieję, pewność, przekonanie wiecznego życia, wiecznej chwały i błogosławieństwa Boga. Dwa narody, dwóch ludzi. Jeden beznadziejności przestraszony i drugi pełny nadziei i bogobojności. I od nas zależy, do jakiej grupy wsadzimy naszego samego, naszą rodzinę i nasz Kościół, bo to jest początek błogosławieństwa i przekleństwa. I powtarzam, jedna grupa ludzi przestraszeni beznadziejności. Gdzie się znajdujesz? Przestraszeni beznadziejności. Gdzie jesteś? I druga grupa ludzi pełni bogobojności, pełni nadziei Bożej, pełni obecności Bożej, pełni błogosławieństwa Bożego i zaprasza nas Bóg, abyśmy wybrali, w jakiej sytuacji, jaką drogę chcemy wybrać. Drogę strachu, beznadziejności i drżenia, czy
drogę bogobojności, błogosławieństwa i radości niebieskiej. I to jest od nas zależne. I zobaczymy to z łaski Chrystusowej. Amen.